dobry, moi drodzy. Witam na dawno nie uskutecznionym solo szwendactwie. No i słuchajcie, i wpadło mi w oko coś. Fajnie wygląda. Wpadło mi w oko coś, co stwierdziłem, że chętnie sobie obejrzę. Pewnie gdyby było dalej, to bym nie pojechał, bo by mi się nie chciało. Ale że to jest taka odległość, powiedzmy godzinka jazdy od domu, przyjadę, obejrzę. Tym bardziej, że czegoś takiego jeszcze nie miałem okazji eksplorować. A już na pewno nie samemu. A co to takiego? No zobaczcie. Ogromny, opuszczony kościół. Trzeba tam pójść. No, dzień dobry, witam was. Ciekawy napis. Po niemiecku. Zrobimy sobie potem fotkę tego i przetłumaczymy, co to takiego jest. Konstrukcja, która wolałbym, żeby mi na głowę nie spadła. Tam jest klatka schodowa. Wejścia na dzwonnicę nie mam. Często używam stwierdzenia, jak mnie mam na filmach. Takie coś zauważyłem, jak to potem próbuję składać. No i co? To był pewnie główny ołtarz. Tam była dzwonnica. Tutaj był u góry organista. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o film z eksploracji kościoła. Nie no, żartuję oczywiście. Ale na pewno poczytam sobie w internecie na temat tego miejsca, bo nie mam o nim zbyt wielu informacji. Oprócz tego, że wiem, w jakiej miejscowości się znajduje. Więc spróbuję coś na jego temat znaleźć. I ewentualnie wam tutaj gdzieś napisać. Tu pewnie była zachrystia. Wybaczcie takie lekko chaotyczne kręcenie tam kamerą, ale zawsze mam wrażenie, co prawda w takim obiekcie, tak jak powiedziałem, jeszcze nie byłem, ale w wielu takich opuszczonych spotkałem się z gniazdami os albo szerszeni gdzieś pokitranymi, więc trochę się muszę porozglądać, co by mnie tutaj nic nie zaskoczyło. Albo żebym ja ich nie zaskoczył. Co najciekawsze do obejrzenia, jest tam u góry. Jest wieża z dzwonnicą, natomiast dostać się tam chyba nie ma jak. Przynajmniej nie tutaj od strony samego kościoła. Zobaczcie. Wysoko co? Tam jest wieża z dzwonnicą. I od tamtej strony, jak byliśmy wewnątrz kościoła, było widać klatkę schodową. Ale gdzie ona jest?
Może trzeba będzie obejść cały kościół od zewnątrz i tam się coś znajdzie. A tutaj chyba jest właśnie to, czego szukałem, czyli klatka schodowa prowadząca na dzwonnicę. Wezmę latarkę. Znacie moje zamiłowanie do wysokości, prawda? Właśnie. A jest. No to co? Żart. Jakby można było nie spróbować chociaż. Pomieszczenie organisty. Nie, to jest wejście na... Kurde, wejść czy nie wejść? Stabilne. No, jesteśmy nad samym wejściem do kościoła. No, ale co dalej? Na dzwonnicę jakoś trzeba się było dostać stąd. Nie cierpię, naprawdę nie cierpię. Tu jest wierzchołek takiej mini wieżyczki, ale ta główna jest tam, no i tam nie wiem jak wejść, naprawdę. Druga ekipa zwiedzających, czy eksplorujących może bardziej, która to jest, mówi, że obok jest jeszcze jakieś pomieszczenie, które jest najprawdopodobniej jakąś kaplicą, tyle że spaloną. Ale to też zaraz postaram się to znaleźć. Ale tutaj mamy jeszcze jedno jakieś pomieszczonko. To jest chyba pomieszczenie dla komarów. Idę stąd, bo mnie zeżrą zaraz. Szukamy tego, co mówi ci przemili ludzie. Gdzie jest to dodatkowe? Ten dodatkowy budynek jeszcze. A kościół znajduje się w tak niepozornym miejscu, przy drodze. Ale jest, jak widzicie, zarośnięty bardzo. No i nie wiem, ale tak jak powiedziałem, poszukam w internecie. Postaram się jakieś ciekawe informacje na temat tego kościoła znaleźć i dowiedzieć się, od kiedy on stoi taki niezagospodarowany. Bo sądząc po tym, jak mocno jest zarośnięty, no to chyba długo. Już chyba widzę. Nasza cała zarośnięta posesja, ale przynajmniej podmiot, a aby się jeszcze ostał, to wygląda na całkiem świeży. I metalowe słupki. Jeszcze tego nikt nie widział. Aż się dziwię. Kaplica to chyba było właśnie tamto małe pomieszczenie, w którym było tyle komarów. A to wygląda na plebanie. Chyba. I teraz zobaczcie, taka ciekawostka. Budynek nie ma dachu. W większości ścian. Ale za to ma rolety antywłamaniowe w oknach. Elegancko. Przez okno się nikt nie włamie, to na pewno. Jedno wejście od przodu, jedno wejście tutaj, ale zanim wejdziemy do środka,
sobie obejdziemy jeszcze ten cały teren dookoła. No, od tej strony widok jest zdecydowanie najsmutniejszy. Ta część budynku nie istnieje. Spróbujemy w takim razie faktycznie wejść od frontu, od tamtego wejścia. To było najbardziej przystępne. Zmieniamy. Dokładnie, budynek spalony. Spalony dach przede wszystkim. A tu mamy jeszcze jeden budynek. Ale to już chyba taki bardziej budynek gospodarczy. Mniej zniszczony. No, z ładnym dachem. A tam jeszcze jakiś budynek. To wygląda na jakąś stodowę. Czy coś takiego. Garaż. Ciężko stwierdzić, ale oczywiście skończyło jak większość takich pozostawionych samych sobie pomieszczeń, czyli jako śmietnik. Ktoś się budował i nie miał co zrobić potem ze śmieciami, to przewiózł tu. Dobra, jeszcze idziemy do domku. Czemu ja idę po tych krzaczorach, jak tam jest ulica? Dobra, odpalamy Armyteka i wchodzimy. U mojej babci jeszcze były takie kredensy. Pierwszej Komunii Świętej. Ciekawe. Umowa zlecenia. Na usługi budowlane sprzed 10 lat. Dobra, tutaj takie miejsce, w którym... O, proszę, telefonik komórkowy. No, ktoś tutaj sobie chyba pomieszkuje, albo pomieszkiwał. Tam kolejna bateria, tu kolejny święty obrazek. Okulary. No i jakiś fan sportu. HTC? Manta jakaś. Miesięczny bilet. Jakieś dokumenty. Piwka. Papieroski. O! Jakieś drobne pieniążki. O. Ja pierdolę. Chcecie zobaczyć coś ciekawego? No to uwaga, zobaczcie moje spodnie. Zaatakowały mnie krytersy. Nie chciało się iść ulicą, tylko przedzierać przez krzaczory, to proszę bardzo. Maszynki do golenia. Zestaw porcelany. Kufelki. Czy to jakieś zdjęcia? Ciekawe, czy to kogoś, kto tutaj mieszkał, czy też jakieś przytargane skądś. Jakbym się wam teraz pokazał, jak jestem oblepiony tymi rzepami, to byście padli ze śmiechu. Naprawdę. A z tego, co widzę, to przeszedłem koło jednego krzaka tylko.
i mnie normalnie ojebało całego. Dobra, domek mamy zwiedzony w połowie, bo to jest tylko to jedno pomieszczenie. Teraz jest tam ta druga część i do tamtej chyba faktycznie spróbujemy się dostać od ulicy. Jezu, jak ja wyglądam. A oto i wejście do drugiej części domu. Latareczka, idziemy. To już meble bardziej współczesne. Wiem, że pod domem jest piwnica, bo widziałem dziurę od tamtej strony. I chodząc tutaj czuję, że pode mną jest piwnica i nie wiem, czy bym się chciał tam znaleźć jakoś nagle i dynamicznie. No, tutaj widać dziurę, dlatego na tą część już raczej nie będę wchodził. Z drugiej strony tutaj też już nic jakoś wybitnie ciekawego nie ma. Typowy stary wiejski domek. Jeszcze mi tylko gniazda szarczeni gdzieś brakuje. I będzie komplet. Doładowanie z Simplusa. Tego już chyba nie ma, nie? Nie funkcjonuje coś takiego. Dobra, myślę, że możemy uznać domek za zeksplorowany. I tak to było w bonusie, bo przyjechałem tutaj tylko po to, żeby sobie zobaczyć w kościół. A tu jeszcze takie gratisy. Stryszek. Resztki instalacji elektrycznej. Nie wiem, czy ona działa, czy nie. Przekonać się nie mam zamiaru. Tu musiała być kuchnia. No, tu była piwnica. Piwnica pod pokojem. Schody, które były, i wejście na strych. Jeszcze szybki przegląd szafy. Również nic spektakularnego. Taki trochę dom zły, nie uważacie? Tak mi się skojarzył. Odrobinę. Dobra, kończymy zwiedzanie. Idziemy się skubać. Oskubać. Z rzepów.